We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Szanowni Państwo, drodzy koledzy. Dzień dobry wszystkim. Zgromadziliśmy się tu dziś, żeby porozmawiać o włączeniu cyfrowym, o roli platform cyfrowych. I nasi paneliści, mam nadzieję, doprowadzą nas do konstruktywnych wniosków na temat fintechu, na temat e-gospodarki, jak również na temat platform społecznych oraz roli platform cyfrowych w zakresie tworzenia wolnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni. Mamy dzisiaj wielu panelistów. W sumie jest to dziesiątka, a zatem tylko kilka minut każdy z panelistów będzie miał na swoją wypowiedź. Chciałbym przekazać teraz naszym słuchaczom, że jest z nami pani Simonetta Sommaruga, szefowa szwajcarskiego Federalnego Departamentu do Spraw Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji. Jest z nami również pan Roberto Viola, szef Dyrekcji Generalnej do Spraw Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii w ramach Komisji Europejskiej. Jest z nami również pani Michelle Bachelet, wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, jak również pani Nayat Malamajid, która jest specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego w zakresie przemocy wobec dzieci. Wśród panelistów jest również pan Ku Dong-yu, dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, jak również pan Maximo Torero, główny ekonomista FAO. Chciałbym również serdecznie powitać pana Tofika Jelassi. Mam nadzieję, że właściwie wypowiedziałem pana nazwisko. Asystent dyrektora generalnego do spraw komunikacji i informacji w ramach UNESCO. Będzie się z nami również łączyć pan Josh Kalmer, szef działu Global Public Policy w Zoom, jak również pani Wendy Hui-Kyung-Chun, pracownik naukowy w ramach programu Canada 150 Research Chairs, moja koleżanka, a także pani Nayat Dad, członkini zarządu Rady Nadzorczej Facebooka. Dlaczego wszyscy ci paneliści postanowili dołączyć do tego wysokiego panelu, który tutaj odbywa się dzisiaj w Katowicach, w Polsce? Jesteśmy tutaj, ponieważ ty, ty i ty tam, my wszyscy zasługujemy na to, żeby móc żyć, pracować i studiować w środowisku bezpiecznym i przyjaznym. To dotyczy również życia w sieci, zwłaszcza dzisiaj, ponieważ pandemia zmusiła nas do tego, żeby żyć, pracować i studiować online. Kiedy pracujemy, żyjemy, studiujemy online, wówczas wolny dostęp do internetu, swoboda wypowiedzi, bezpieczeństwo, prywatność, wszystkie te kwestie stają się prawami cyfrowymi. Prawa cyfrowe są jednocześnie prawami człowieka. Oczywiście, kiedy myślę o prawach człowieka, to natychmiast myślę o tych biednych uchodźcach na granicy polsko-białoruskiej, którzy zamarzają tam w lesie. I mam nadzieję, że mój rząd, mam nadzieję, że Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych bardzo szybko coś zrobią, żeby tę sytuację zmienić. Ale kiedy myślę również o pogwałceniu praw człowieka, to myślę również o pogwałceniu praw cyfrowych.
Na przykład w tym kontekście myślę o bardzo młodej studentce egipskiej, która przez 22 miesiące, ten człowiek na 22 miesiące trafił do więzienia z powodu umieszczenia komentarza na Facebooku. Myślę wtedy również o Julianie Assange, który był prześladowany z tego powodu, że ujawnił pewne zbrodnie wojenne. Również były przedstawiciel Narodów Zjednoczonych. Przychodzi mi wtedy do głowy specjalny wysłannik, który sporządzał raport na temat swobody wypowiedzi. Myślę również o Rawadishi, o młodej dziewczynie, która również trafiła do więzienia po to, żeby nie mogła pojechać na konferencję w Glasgow. A zatem myślę wówczas o świecie cyfrowym, w którym zbyt często jesteśmy świadkami prześladowań, na przykład prześladowań kobiet dziennikarek. Kiedy zdaję sobie sprawę z ogromu przemocy wobec dzieci, z ogromu nadużyć, jak również z tego, że handel ludźmi wykorzystuje narzędzia cyfrowe, wówczas naprawdę jestem przerażony. Wiem, że pandemia sprawiła, że wiele państw zaczęło uzasadniać nieprawidłowe gromadzenie danych, wykorzystując technologie bazujące na sztucznej inteligencji. To musi się skończyć i dlatego właśnie tu jesteśmy. Zanim poproszę pana Roberto Viole, przedstawiciela Komisji Europejskiej, o wygłoszenie uwag wprowadzających, chciałbym podkreślić to, że po ustanowieniu pierwszych zasad dotyczących sprawiedliwości i transparentności prowadzenia działalności gospodarczej online, Komisja Europejska zaproponowała w grudniu 2020 roku nowe zasady dotyczące platform cyfrowych. Był to nowy pakiet usług cyfrowych, który zmierzał do stworzenia bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której prawa podstawowe są respektowane i która stanowi sprawiedliwą przestrzeń do działalności gospodarczej. Bardzo przepraszam za mój akcent w języku angielskim. Jak Państwo się domyślają, jestem Włochem. Angielski nie jest moim językiem ojczystym, ale mam nadzieję, że jasno się wyraziłem. Myślę, że teraz nadszedł już czas, żeby przekazać głos panu Roberto Violi. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo mnie widzą i słyszą. Tak. Dobrze Pana widzimy, Panie Roberto Viola. To ogromna przyjemność, że możemy wysłuchać Pana uwag. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym panelu. To rzeczywiście bardzo ważny panel dotyczący nowego ładu światowego. Mam nadzieję, że w tym świecie, można powiedzieć, w tym bajkowym świecie internetu, możemy sobie powiedzieć tak, że dawno, dawno temu nie było internetu i oczywiście nie chcielibyśmy, żeby coś takiego się powtórzyło. Naszym celem natomiast jest zagwarantowanie demokracji w przestrzeni internetowej. Przede wszystkim musimy ustalić bardzo jasne zasady, które stawiają w centrum człowieka. Musimy wyraźnie sobie powiedzieć, że prawa człowieka muszą bezwzględnie być respektowane, że swobody ludzkie i prawa człowieka muszą być w centrum. Takie powinno być znaczenie tej naszej cyfrowej dekady. I musimy zmierzać do tego, żeby do roku 2030 ta przestrzeń internetowa była przestrzenią demokratyczną, żebyśmy mogli możliwie wykorzystać zasoby internetowe. Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o puste deklaracje. Musimy przedstawić bardzo konkretne działania ustawodawcze, żeby ta wizja mogła być zrealizowana. Chciałbym Państwu teraz powiedzieć, że tydzień temu przyjęto nowe prawo w Europie, które nazywamy Data Governance Act.
ta ustawa dotycząca zarządzania danymi po raz pierwszy tak naprawdę tworzy taką przestrzeń zarządzania danymi, publiczną przestrzeń zarządzania danymi. I jest to prawo, które mamy nadzieję, że zmaksymalizuje wykorzystanie danych publicznych, doprowadzi do większego dostępu do danych, również umożliwi dostęp przedsiębiorców i startupów do danych, a także pozwoli mieszkańcom mieć większy współudział w analizie dostępnych danych. To zupełnie nowe narzędzie legislacyjne i chciałbym tutaj również wspomnieć o ustawie dotyczącej sztucznej inteligencji. To również pierwsze prawo tego typu, które zmierza do lepszego uregulowania przestrzeni cyfrowej. Ta ustawa dotyczy głębszej refleksji nad usługami cyfrowymi i zagwarantowania, że platformy cyfrowe respektują prawa człowieka. I pamiętajmy tutaj, że platformy cyfrowe, takie jak media społecznościowe czy wyszukiwarki internetowe, to są właśnie takie platformy, o których tutaj mówimy, które muszą brać odpowiedzialność za respektowanie praw człowieka. I tutaj kluczowe elementy to transparentność, dostęp do danych dla badaczy, dostęp do danych dla organizacji pozarządowych, dostęp do informacji dla organizacji, które będą również rozliczały platformy cyfrowe z poszanowania praw człowieka, jak również dokonywanie odpowiedniej oceny ryzyka, tak żebyśmy nie rekomendowali takich systemów czy algorytmów, które służą tylko i wyłącznie pomnażaniu pieniędzy, ale które są również odpowiedzialnymi platformami cyfrowymi, które oferują dobra i usługi w sposób wiarygodny. Digital Market Act to ustawa, która stawia sobie za cel odpowiednią równowagę władzy. Platformy cyfrowe oferują bardzo istotne usługi i są istotne zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zależy nam na tym, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa miały dostęp do platform cyfrowych, żeby mogły skorzystać z ich działalności, a platformy cyfrowe jako takie powinny promować różnorodność, sprawiedliwość i innowacje. Demokracja rozwija się również dzięki naszej zdolności do tworzenia innowacji, jak również dzięki promowaniu partycypacji społeczeństwa. Na koniec chciałbym powiedzieć, że ustawa dotycząca sztucznej inteligencji również zmierza do tego, abyśmy postrzegali sztuczną inteligencję jako dar dla ludzkości i jako taki dar, nad którym można mieć odpowiednią kontrolę. Chcemy również, aby w sposób odpowiedni regulowana była analiza ryzyka powiązana z zastosowaniem takich zaawansowanych narzędzi jak sztuczna inteligencja. To bardzo pokrótko podsumowanie tego, czym się zajmujemy. Oczywiście nasze wysiłki koncentrują się również nad innowacjami w internecie, nad treściami, które zamieszczane są w internecie nowej generacji, jak to nazywamy. I to są wysiłki, które toczą się już od jakiegoś czasu. A ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym panelu. Dziękujemy bardzo.
Wiem, że ma pan jeszcze inne zobowiązania, musi pan nas niestety opuścić, ale jeżeli pan może, prosimy o pozostanie. Raz jeszcze dziękuję. Teraz przedstawiam pana Ku Dong-ju, dyrektora generalnego FAO. Pan dyrektor zwróci się do państwa jako kolejny prelegent. Zapraszam. Bardzo przepraszam, będę musiał zastąpić pana dyrektora. Proszę się przedstawić zatem. Prosimy też o zmianę podpisu. Maximo Torero, główny specjalista do spraw gospodarczych FAO. No, myślę, że wystarczy nam także pana głos. Dziękuję bardzo. Nowoczesne technologie mają wielki wpływ na nasze społeczeństwo, na to, w jaki sposób żyjemy, zmieniają to, jak wyglądają rynki, szczególnie na etapie pandemii COVID-19. Widzimy jednak, że cały czas mamy do czynienia z poważnym wykluczeniem cyfrowym. Komisja Europejska szacuje, że wymagane są inwestycje na poziomie 428 miliardów. Do nawet 2 bilionów, aby zapewnić powszechny dostęp do internetu do 2030 roku. Musimy współpracować, aby wykorzystać potęgę technologii, tak aby dokonać kulturalnej przemiany, tak aby wszyscy mieli dostęp do nowych technologii. I właśnie w to także wpisuje się ten szczyt cyfrowy ONZ, który teraz organizujemy. Oczywiście wymaga to wielkich wysiłków, jeżeli chodzi o kształtowanie odpowiednich polityk krajowych, a także wymagana jest nasilona współpraca międzynarodowa, aby zapewnić większy poziom inwestycji. Musimy tworzyć nowe platformy, które pozwolą nam wykorzystać potencjał rozwiązań takich jak fintech, ale także potencjał handlu, systemów przeróżnych, a także różnego rodzaju interwencji, które mają zapewnić zrównoważony rozwój. W FAO cały czas poszukujemy nowych innowacji, innowacji w zakresie danych, technologii oraz innych aspektów, aby przyspieszyć transformację cyfrową, szczególnie w sektorze rolnictwa. Pamiętajmy, że to wszystko wiąże się z dużymi możliwościami rynkowymi. Chcemy także, aby rolnicy byli bardziej zaangażowani w to, co dzieje się, jeżeli chodzi o nowe technologie. Pamiętajmy, że potencjał jest olbrzymi. Jest potencjał, jeżeli chodzi o informacje na temat zmian klimatu, jeżeli chodzi o poszerzanie różnego rodzaju sieci oraz o wykorzystanie aplikacji blockchain. To wszystko pozwoli nam budować zaufanie, a także zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe. Oczywiście potrzebne są takie produkty finansowe, które będą dostosowane do potrzeb niewielkich odbiorców. Chcemy także realizować różnego rodzaju inicjatywy. W tej chwili na przykład pracujemy nad inicjatywą tak zwanych tysiąca wiosek, która ma promować przemiany cyfrowe małych miejscowości, małych miast, wiosek na całym świecie, tak aby rolnicy mogli korzystać z technologii cyfrowych. Oczywiście jest także inna inicjatywa, która dotyczy między innymi zaangażowania FAO w rozwój mniejszych regionów na świecie, które wymagają dodatkowej pomocy. Oczywiście tego rodzaju inicjatywy mają także pewien wymiar społeczny. Zależy nam także, realizując na tym, aby poprawić dostęp do komunikacji, a także do informacji. W lipcu 2022 roku FAO uruchomiła specjalną platformę, która jest platformą usług cyfrowych, która pozwala na tworzenie interaktywnych map danych, analizowanie trendów, a także identyfikację nowych możliwości wdrażania nowych rozwiązań. A zatem platforma ta pozwala między innymi na tworzenie map potencjału rolniczego, pozwala podkreślać różnego rodzaju kwestie dotyczące tworzenia polityki, umożliwia także prowadzenie dialogu, które ma poprawić pozycję i potencjał rolników. FAO współpracuje z różnymi podmiotami, aby zapewnić przemianę w kierunku bardziej skutecznego rolnictwa, które będzie bardziej włączające społecznie, które będzie odporniejsze, a także które zapewni wszystkim godziwy byt. Technologie mogą nam pozwolić zapełnić czy poprawić sytuację, sprawić, że technologia będzie dostępna bardziej dla wszystkich. Dziękuję bardzo panie Torero za ten głos i za te wstępne uwagi.
Ja sam się przedstawię, nazywam się Arturo Di Corinto. Jestem dziennikarzem, autorem książek, a także podręczników akademickich. Pochodzę z Włoch. Ja będę trochę weryfikował to, co od Państwa usłyszymy. A więc bardzo proszę o spójność wypowiedzi. Jest z nami pan Abed Aziz Dai, który wcześniej nie mógł się z nami połączyć, ale już teraz jest. Mamy go już na łączach. Jest to pan minister do spraw transformacji cyfrowej, innowacji i modernizacji z Mauretanii. Jeżeli jest pan z nami, zapraszam do zabrania głosu. Dzień dobry, dziękuję bardzo za to, że mam możliwość zabrania głosu podczas tego tak interesującego panelu dyskusyjnego. Chcę przypomnieć, że 2030 rok to niezwykle ważny rok, jeżeli chodzi o agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podkreśla się w jej ramach konieczność tworzenia inkluzywnego społeczeństwa nastawionego na zrównoważony rozwój. To musi być społeczeństwo, które będzie stawiało jednostkę ludzką w centrum uwagi. I dzięki temu przyczyni się do osiągania zrównoważonych celów rozwoju, a także do zapewnienia takich kwestii jak różnorodność oraz pozwoli nam rozwiązywać różnego rodzaju problemy i wyzwania dotyczące naszego środowiska, a także zapewniać powszechny dostęp do podstawowych usług, takich jak usługi zdrowotne, edukacja i tak dalej. Ważne jest także to, że musimy zapewniać ochronę podstawowych praw każdego człowieka. Platformy technologiczne mogą odgrywać niezwykle istotną rolę w tym wymiarze. W moim kraju, w Mauretanii, pomimo tego, że mamy niedobór ważnych często zasobów, władze naszego kraju starają się stawiać na technologie cyfrowe i zapewniać w ten sposób rozwój społeczno-gospodarczy. Starają się także zapewnić coraz wyższej jakości usługi publiczne. Starają się dbać o przejrzystość, a także prawidłowy dostęp do danych, które są dostępne. Dlatego właśnie nasz rząd rozpoczął przygotowania do szeroko zakrojonego procesu cyfryzacji. I te prace trwają już od 2016 roku. Wprowadzono wtedy takie specjalne ramy prawne dotyczące zarządzania technologiami cyfrowymi i właśnie w 2016 roku podkreślono także to, jak duże znaczenie ma społeczeństwo informacyjne, jak ważne jest wykorzystywanie danych i jak ważne jest to, aby zawsze przeprowadzać tego rodzaju procesy w sposób włączający społecznie. A więc to jest to, co udało się osiągnąć. Także w 2017 roku przyjęto ustawę dotyczącą ochrony danych osobowych, która stworzyła ramy dotyczące rzetelnego i bezpiecznego przetwarzania danych, które to przetwarzanie umożliwia świadczenie istotnych usług cyfrowych, a także stanowi zabezpieczenie przed naruszeniem prywatności danych, które oczywiście może mieć miejsce w internecie. Jest to ustawa, która zabezpiecza podstawowe prawa i swobody obywatelskie. Ustanowiono także na mocy tej ustawy specjalny urząd do spraw ochrony danych osobowych. W 2018 roku przyjęto także ustawę dotyczącą transakcji elektronicznych, a także elektronicznych usług. I tutaj właśnie w tej ustawie odniesiono się do różnych usług związanych między innymi z hostingiem stron internetowych, a także z publikacją treści elektronicznych. A zatem tutaj poczyniono już istotne inicjatywy, tak aby przygotować się do przemian cyfrowych. Bardzo dziękujemy, panie Bedzie. Przejdźmy już jednak teraz do wniosków. Tak, to dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ chciałbym tutaj podkreślić to, że nie możemy szczędzić wysiłków. Musimy sprawić, że także kraje rozwijające się postawią na większą inkluzywność, włączenie społeczne. Bardzo dziękujemy. Pan minister do spraw transformacji cyfrowej, innowacji, modernizacji administracji z Mauretanii był moim i Państwa gościem. A teraz gość specjalny.
Pani Nayat Malamajid jest to specjalny gość, ponieważ jest to specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego do spraw przemocy wobec dzieci. Jest to oczywiście kwestia, która leży nam wszystkim na sercu. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Chciałabym podkreślić tylko kilka istotnych kwestii. W 2008 roku byłam specjalnym sprawozdawcą. Zajmowałam się kwestią sprzedaży dzieci. I chciałabym Państwu powiedzieć, że platformy cyfrowe mogą się przyczynić do tworzenia inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci. A więc nie chodzi nam tutaj tylko o to, żeby stawiać w centrum prawa człowieka, ale również prawa dziecka. Jest to dla nas bardzo istotne. Musimy wziąć pod uwagę kluczowy wymiar ochrony dostępu, ale również swobody wypowiedzi i ochrony prywatności. Jeżeli chcemy, żeby dostęp do internetu był inkluzywny, musimy poradzić sobie z wykluczeniem cyfrowym, które dotyczy 2/3 światowej populacji dzieci w wieku szkolnym. Jeśli chodzi o swobodę wypowiedzi, uważam, że to prawda, że wiele dzieci ma dostęp do takiej swobodnej ekspresji właśnie za pośrednictwem platform cyfrowych. I musimy upewnić się, że przestrzeń internetu jest taką przestrzenią, która jest bezpieczna i która pozwala na swobodne wypowiadanie się dzieci. To mówię w kontekście aresztowań dzieci i młodzieży i pozbawiania dzieci takich podstawowych praw. Kolejny ważny argument to prywatność i ochrona danych. Mimo wielu wdrożonych narzędzi legislacyjnych, ciągle ochrona danych dzieci nie jest wystarczająca. I wreszcie chcę podkreślić jeszcze kwestię ochrony, przede wszystkim w kontekście przemocy online. Pamiętajmy, aby chronić dzieci przed nadużyciami, w tym również przemocą seksualną w internecie. Wiemy o tym na podstawie niedawno opublikowanego raportu, że dochodzi do istotnego wzrostu nadużyć online i że o 77% wzrosła ilość treści o charakterze seksualnym kierowanych do dzieci między rokiem 2019 a 2020. Mówi się również o tym, że 54% dzieci było eksponowanych na treści szkodliwe. I mimo tego, mimo tych zaraportowanych, niepokojących zmian, nie mamy jeszcze wystarczających działań, które mają zapobiegać tym zjawiskom. Pamiętajmy o tym, że mimo zawiązywanych partnerstw, koalicji, mimo wdrażanych narzędzi identyfikowania użytkowników internetu, ciągle jeszcze pozostają przed nami ważne wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić. Na przykład wyzwania, które wiążą się ze streamingiem na żywo, w ramach którego pojawiają się również wizerunki dzieci, które wykorzystywane są na zasadzie komercyjnej. Bardzo dużym problemem jest tak zwany darknet i coraz częściej przestępcy posługują się darknetem, żeby docierać do dzieci. Wiemy o tym, że bardzo różne formy przemocy wobec dzieci wiążą się z użytkowaniem internetu. To jest cyberbullying, to jest mowa nienawiści, to jest dezinformacja, ale również rekrutowanie dzieci do nielegalnej działalności. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Pani Michel, pani Nayat Malamajid. After the other panelists, maybe please just
Prosimy teraz o takie sugestie prostych aktywności, coś, co możemy zrobić wspólnie, aby przeciwdziałać tego rodzaju negatywnym zjawiskom. Pan Tawik Czelasi, zastępca dyrektora generalnego do spraw komunikacji i informacji UNESCO. Oddaję panu głos. 2 minuty dla pana. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mnie słychać. Myślę, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że platformy cyfrowe mają też taki mroczny wymiar, wiążą się z pewnymi niebezpieczeństwami, takimi jak mowa nienawiści, ekstremizm, przemoc. I te zjawiska nasilają się obecnie. Można to nawet określić mianem infodemii. A zatem w jaki sposób mamy reagować na tego rodzaju wyzwania? W UNESCO uważamy, że są 3 możliwe kierunki dalszych działań. Oczywiście, pierwsza opcja to jest laissez-faire. Natomiast no, na to nie możemy sobie pozwolić, bo takie podejście prowadzi po prostu na przykład do szerzenia się dezinformacji i takich negatywnych praktyk, o których już mówiłem. W niektórych krajach stawia się na regulacje dotyczące treści cyfrowych, ale to też jest związane z ryzykiem, ponieważ nadmierna regulacja może ograniczyć swobodę wypowiedzi, a to nie jest nic dobrego ani dla demokracji, ani dla praw człowieka. A zatem pytanie powstaje, czy jest jakaś trzecia droga, trzecia możliwość? Nam się wydaje, że tak, że taka możliwość istnieje. Na czym ona polega? Chyba chodzi o to, aby starać się stawiać na transparentność. Chodzi nam o to, aby firmy działające w strefie cyfrowej przejrzyście mówiły o tym, jakie działania podejmują, co robią i jakie są skutki takich działań. Dzisiaj coraz szerzej korzysta się ze sztucznej inteligencji. Jest to taka nowa technologia. W zeszłym miesiącu na forum UNESCO 193 kraje przyjęły zalecenia UNESCO w sprawie etycznego działania mechanizmów sztucznej inteligencji. Wydaje nam się, że to jest taki dokument normatywny, który ma charakter przełomowy, ponieważ jego celem jest zapewnienie, że podejście do cyfrowych technologii będzie zawsze oparte na poszanowaniu praw człowieka, a także na podejściu wielostronnym. Musimy jednak także budować potencjał, jeżeli chodzi o te kwestie, a zatem tutaj na przykład stawiamy na to, aby doskonalić umiejętności na przykład pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także administracji publicznej. My na przykład przeszkoliliśmy już 23 tysiące osób z sektora z wymiaru sprawiedliwości w zakresie właśnie międzynarodowych standardów praw człowieka, swobody wypowiedzi, a także bezpieczeństwa działalności dziennikarskiej i tak dalej. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy internetowy kurs na temat praworządności oraz sztucznej inteligencji. Myślę, że to wszystko pozwala nam być bliżej tego celu, który sobie wyznaczyliśmy, którym jest ograniczanie ryzyka związanego właśnie z tymi cyfrowymi technologiami, platformami cyfrowymi. Pamiętajmy, że możemy sprawić, że sytuacja będzie bezpieczniejsza, możemy co najmniej ograniczać te negatywne skutki związane z wykorzystywaniem platform cyfrowych. Dziękujemy bardzo za tak jasne przesłanie. A teraz oddaję głos kolejnemu paneliście. Pan Josh Kalmer, szef działu globalnej polityki publicznej w firmie Zoom. Oddaję panu głos na 2 minuty. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z państwem. Ja reprezentuję spółkę technologiczną. Jako jedyny chyba na tym forum, to ogromny przywilej, to dla mnie prawdziwy zaszczyt, bo my jako spółki technologiczne mamy wielką odpowiedzialność, czujemy się odpowiedzialni i chcemy się także przyczyniać do rozwoju tej debaty. Myślę, że są 3 główne czynniki, o których warto wspomnieć, kiedy rozmawiamy na ten temat i które są gwarancją tego, że nasza współpraca będzie jak najbardziej skuteczna, jeżeli chodzi na przykład o poprawianie bezpieczeństwa
bezpieczeństwa, skuteczności, inkluzywności, a także jeżeli chodzi o rozwiązanie ważnych wyzwań, które przed nami stoją. Pierwszy element to jest zaufanie, a więc spółki technologiczne muszą mieć odpowiednie narzędzia, muszą także przyjąć odpowiednie nastawienie, a także mieć umiejętności pozwalające na wzbudzanie zaufania u opinii publicznej. A to oznacza, że musimy zapewnić użytkownikom naszych platform odpowiednie narzędzia, które zabezpieczą te interakcje, które prowadzą na naszych platformach. Musimy zapewnić im to, że będą ich prawa zawsze chronione podczas korzystania z takich technologii cyfrowych jak nasze platformy. Kolejny ważny element to przejrzystość, transparentność. O tym już słyszeliśmy. Firmy i spółki technologiczne muszą bardzo przejrzyście komunikować to, co robią. W jaki sposób podchodzą do treści, które mogą być publikowane na platformach, a które mogą być niezgodne z prawem, mogą być szkodliwe. A zatem do tego trzeba podejść bardzo poważnie i trzeba zapewnić transparentność w tym właśnie zakresie. Musimy wyznaczyć odpowiednie standardy tejże przejrzystości, musimy zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawczości w przypadku naruszeń. Pamiętajmy, że żadne dwie spółki nie są identyczne. Spółka taka jak Zoom jest czymś zupełnie innym niż platforma czy media społecznościowe, ale każdy z takich podmiotów ma do zrobienia bardzo wiele i czuje się odpowiedzialna za to, w jaki sposób wdrażane będą nowe technologie i tak, aby te technologie były wprowadzane w sposób bezpieczny, tak aby zapewnić bezpieczeństwo każdego członka zaangażowanego w tworzenie tego szerszego ekosystemu. Bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Bardzo dziękujemy. Pan Kalmer był naszym gościem. Coś tu się dzieje na scenie. Bardzo proszę, abyśmy wszyscy mogli zobaczyć te flagi, które pojawiły nam się na scenie. Są z nami młodzi ludzie, którzy chcą, aby ich głos był usłyszany na świecie. Pozwólmy im na to. Poproszę zespół czy ekipę techniczną o to, aby nas wsparła, bo przecież my wszyscy stawiamy na swobodę wypowiedzi. Co chcą nam państwo przekazać? Jesteśmy tutaj, aby wyrazić nasz sprzeciw. Nie czujemy się bezpiecznie, nie czujemy się wolni. Naszą swobodę ogranicza wielki biznes, wielkie korporacje. Nasza swoboda jest zagrożona, a przecież swoboda, wolność to ochrona prywatności, to ochrona naszych praw. My jako użytkownicy internetu nie czujemy się bezpieczni, nie czujemy się wolni, a przecież 10 milionów ludzi to osoby, które pracują i żyją w gospodarce cyfrowej, a przecież nadmierna regulacja sprawia, że ich swobody są ograniczone. Wśród nas są przedstawiciele wszystkich grup, które reprezentowane są w Parlamencie Europejskim, a przecież nie ma jeszcze spójnych praw w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ochronę pracowników w wymiarze cyfrowym. A zatem prosimy, aby się tym zająć. Nasz głos powinien być usłyszany na całym świecie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten głos. Pokażmy te flagi, które wniesiono tu na scenę. Bardzo prosimy operatora kamery. Nie widzę, żebyśmy byli na ekranie. Bardzo proszę, aby pokazać nas na ekranie. Niech wszyscy nas zobaczą. Jestem dziennikarzem. Potrafię być konsekwentny w tym, o co proszę. Jestem Kasper i chciałbym podkreślić, że potrzebna jest reforma systemu reklam cyfrowych w internecie. To jest problem, który jest niezwykle ważny. Musimy pamiętać, że wielu spółkom chodzi tylko o to, aby wyłudzać dane od użytkowników, a to działania niezgodne z prawem. Reklamy typu
typu pop-up pojawiają się na 80% stron internetowych, a nikt ich nie czyta. Chodzi tylko o to, aby użytkownik automatycznie kliknął na OK, zgadzam się. Musimy zakazać wykorzystywania reklam typu pop-up. Musimy wprowadzić odpowiednie prawa, które sprawią, że dojdzie do reform, jeżeli chodzi o reklamy tego rodzaju. Pamiętajmy, że to poważny problem. Tego rodzaju treści mogą sprzyjać polaryzacji. Hasłem tego spotkania jest zjednoczony internet, a więc zadbajmy, aby ten internet był zjednoczony, ale na rzecz użytkowników, a nie na rzecz wielkich korporacji. Zwracam się do wszystkich, którzy tutaj jesteśmy na tej sali. Wiemy, że są przedstawiciele wielkich spółek także na tej sali. Prosimy, abyście poparli nasz wniosek i nasze żądania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten bardzo interesujący głos w dyskusji. Bardzo przepraszamy za tę krótką przerwę, ale wydaje mi się, że ważne jest to, aby usłyszano głos ludzi młodych. Po to właśnie tutaj jesteśmy. I teraz, szanowni państwo, usłyszymy jeszcze jeden głos. Pani Najat, a nie, przepraszam, pan moderator się poprawia. Pani Wendy Hui Kyung-chun. Pracownik naukowy na Uniwersytecie Simon Fraser w Kanadzie. Oddaję pani głos. Bardzo serdecznie dziękuję. I bardzo dziękuję za to, że pan pozwolił się wypowiedzieć osobom z widowni. Chcę podkreślić to, że musimy udzielić głosu tym grupom, które historycznie były wykluczone. I tylko dzięki zaangażowaniu właśnie tych grup jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć to, jak technologia, jak tak zwane rozwiązania technologiczne mogą przyczynić się do zwiększenia sprawiedliwości w przestrzeni cyfrowej. Tutaj klasycznym przykładem jest tak zwana moderacja kontentu. Automatyczna moderacja kontentu została wprowadzona z uwagi na to, że bardzo często osoby młodociane były przedmiotem ataków online. Problem polega na tym, że ten system bardzo często celuje właśnie w tę samą grupę. A zatem na przykład taką grupę mogą być osoby czarnoskóre, które stają się celem rasistowskiej mowy nienawiści. Aktywiści i obywatele, którzy pochylają się nad kwestią rasizmu, bardzo często zostają wykluczeni z takiej debaty. Jedną z pierwszych grup, które były przedmiotem cenzury online, byli aktywiści ze społeczności LGBTQ. A to właśnie dlatego, że te standardy, które zostały wprowadzone po to, aby moderować treść w internecie, często zostawały wykorzystywane jako narzędzie promowania rasizmu. Dlatego chcemy w tej chwili promować większą równość w internecie. Chcemy walczyć z dyskryminacją rasową, jak również dyskryminacją innych grup społecznych. Chcemy angażować bardziej społeczeństwo obywatelskie. I w związku z tym chcemy, żeby bardzo różnorodne grupy obywateli mogły być zaangażowane w tę debatę. Tak to się właśnie dzieje w Kanadzie. Chodzi nam o to, aby wypracować nowe rekomendacje. Te rekomendacje zostaną opublikowane w styczniu, ale musimy wykonywać bardzo rzetelnie naszą pracę badawczą. Nie możemy polegać wyłącznie na sygnalistach. Nie możemy liczyć na to, że oni tę pracę wykonają za nas. Ważne jest to, że ustawodawstwo europejskie próbuje również zagwarantować dostęp do danych dla badaczy. Podkreślam ten dostęp, ale chcę również powiedzieć, że transparentność jest ważna, ale nie jest wystarczająca. Badacze muszą mieć dostęp do działań prywatnych korporacji. To również nie jest wystarczające. Musimy zatem zapewnić
prawdziwie demokratyczny dostęp dla społeczności badaczy na całym świecie. Bardzo dziękuję. To była pani Wendy Hugh-Kyung-Chun. Zgadzam się z większością tego, co pani powiedziała. A teraz jeszcze pani Nayat Dad, członkini zarządu Rada Nadzorcza Facebooka. Ma pani 2 minuty. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym panelu. Jako aktywistka z globalnego południa naprawdę podziwiam państwa wysiłki i bardzo się cieszę, że pan udzielił głosu tej młodzieży, która się przed chwilą pojawiła na scenie. Jako członkini zarządu chciałabym opowiedzieć państwu co nieco na temat tego, czym my się zajmujemy i jak staramy się przyczynić do stworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z państwem w takim znamienitym towarzystwie i chcę powiedzieć, że jestem przedstawicielką grupy osób z całego świata. Mówimy 29 różnymi językami, reprezentujemy bardzo różne zawody, jak również bardzo różne tło kulturowe, polityczne, religijne. Wierzymy mocno w swobodę wypowiedzi i to jest dla nas punkt wyjścia. Przyglądamy się temu, jak swoboda wypowiedzi może również zaważyć na poszanowaniu praw człowieka i jak wpływa na globalnych użytkowników internetu. W tym modelu przede wszystkim staramy się zagwarantować poszanowanie swobody wypowiedzi wszystkich użytkowników internetu. Chcemy, żeby we wszystkich państwach zasady, które obowiązują, były takie same, zwłaszcza w tych państwach, w których swoboda wypowiedzi już i tak jest mocno ograniczona. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zauważyli to, z jak dużym stopniem moderacji treści w internecie mamy do czynienia. Na pewno musimy zmienić sytuację, w której właściwie w centrum stawiane są wartości euro, czy też postrzeganie problemów światowych z perspektywy Stanów Zjednoczonych i Europy. Wydaje nam się, że taka potrzeba globalnego nadzoru jest bardzo ważna, której będzie przewodniczyło nie jedno państwo, ale faktycznie grupa złożona z przedstawicieli z całego świata. Chcemy prowadzić te działania wspólnie po to, aby wzmacniać użytkowników internetu i nie wypowiadać się za nich, ale w ich imieniu. Bardzo dziękuję za przedstawienie tego punktu widzenia. I teraz chciałbym jeszcze przedstawić prelegenta dosłownie z ostatniej chwili. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie, jednak nie. A zatem bardzo serdecznie państwu dziękuję. Zostało nam niespełna 15 minut, a więc chciałbym, żeby państwo raz jeszcze zabrali głos i żeby publicznie opowiedzieli o jakichś konkretnych działaniach podejmowanych przez was, żeby chronić dzieci w internecie, żeby chronić dane osobowe, żeby chronić swobodę wypowiedzi, ponieważ ciągle przypominam sobie słowa Francisa Olgena przed reprezentantami Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Były to słowa dotyczące modelu biznesowej sieci społecznej, który nie wpisuje się w nasze reguły promowania swobody wypowiedzi i poszanowania praw człowieka. Chciałbym zatem usłyszeć od państwa coś więcej na ten temat. Zacznijmy może od pani Nayat Malla Majid. Myślę, że faktycznie w tej chwili jesteśmy w stanie zachęcić
więcej sygnalistów do naświetlania rozmaitych problemów. Natomiast ja chciałabym opowiedzieć może o tym, co my robimy jako Rada Nadzorująca Facebook, a mianowicie już pochyliliśmy się nad bardzo konkretnymi problemami. Przyjęliśmy 17 decyzji oraz opublikowaliśmy 75 rekomendacji dotyczących swobody wypowiedzi, jak również poszanowania praw człowieka na platformie Facebook. Myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku i faktycznie Facebook większość z naszych rekomendacji przyjął. Jeżeli państwo myślą, że nasza rada może naprawić Facebook samodzielnie, to są państwo w błędzie. Na pewno mamy ważną rolę do odegrania, ale potrzebna jest współpraca ze strony wielu interesariuszy. Staramy się, aby firmy były bardziej transparentne i zaczęliśmy naszą pracę jako swego rodzaju eksperyment, ale okazuje się, że te mechanizmy regulacyjne, które staramy się wypracować, są skuteczne. Bardzo serdecznie dziękuję. To była pani Najat Dat. Ja muszę powiedzieć, że usunąłem swoje konto na Facebooku i też nie korzystam z WhatsAppa, ale w tej chwili eksperymentuję trochę z Instagramem. Mimo tego, że ludzie twierdzą, że korzystanie z mediów społecznościowych nie pomaga w kształtowaniu pozytywnego wizerunku młodych ludzi. Teraz zwracam się do pani Wendy, Wendy Hui-Kyung-Chun. Czy chciałaby pani coś dodać? Myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy pracowali wspólnie z przedstawicielami naszych społeczności, żebyśmy lepiej zrozumieli, w jaki sposób korzystają z nowych technologii. I na pewno musimy w sposób krytyczny również spojrzeć na to, co nie działa. A więc jeśli chodzi na przykład o szerzenie się dezinformacji, wiemy o tym, że sprawdzanie faktów jest ważne, ale że bardzo często nie ma miejsca. Wiemy o tym, że ludzie bardzo często szerzą dezinformacje, ponieważ informacje, na które trafiają, są po prostu atrakcyjne i tak dalej. Więc myślę, że musimy starać się cały czas krytycznie zadawać sobie pytania na temat istniejącego modelu biznesowego i zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy budować wzajemne zaufanie w oparciu o platformy cyfrowe. Myślę, że musimy bardzo krytycznie również weryfikować te rozwiązania, które już wdrożyliśmy, a które zdają się nie działać. I zamiast je podtrzymywać, powinniśmy wdrażać rozwiązania nowe, które będą zapobiegały szerzeniu dezinformacji, które będą promowały większą autentyczność w sieci. Bardzo dziękuję za te komentarze. Zanim przejdziemy do pana Gelesi i do pana Josha Kalmera, chciałbym jeszcze poprosić zespół techniczny o wyświetlenie filmu wideo i będzie to nagranie wideo z wypowiedzią pani Michelle Bachelet. Drodzy koledzy, to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę dołączyć do tego panelu. Na całym kontynencie, na wszystkich kontynentach miliardy ludzi korzystają z platform cyfrowej komunikacji po to, aby poszukiwać zatrudnienia, organizować kampanie społeczne, pozyskiwać informacje na temat zdrowia, czy po prostu korzystać z dostępnej rozrywki. Te platformy są kluczowe dla rozwoju globalnej przestrzeni online, która będzie dynamiczna, bezpieczna, otwarta i różnorodna. Przed nami stoją bardzo ważne decyzje. Zacznę od kwestii podstawowych. Na początek chcę powiedzieć, że wśród połowy światowej populacji, niemalże połowa światowej populacji wciąż żyje offline. W państwach rozwijających się, w obszarach wiejskich, ciągle jeszcze mamy kłopot z globalną łącznością. Pojawiają się problemy większej rangi, takie jak ubóstwo, przemoc. Pamiętajmy, że często również odcina się dostęp do internetu
tam, gdzie nie ma poszanowania praw człowieka. I tam społeczności nie mają dostępu do wiarygodnej informacji. Jeżeli mamy kształtować społeczeństwo inkluzywne, musimy pamiętać również o roli platform cyfrowych, które będą miały fundamentalną rolę do odegrania. Bardzo brutalna propaganda terrorystyczna, podżeganie do nienawiści, szerzenie dezinformacji. Wszystkie te zjawiska szerzą się również na platformach cyfrowych. I podczas gdy platformy cyfrowe mogą fantastycznie sprzyjać komunikacji i działalności gospodarczej, jednocześnie bardzo łatwo również przekształcają się w dominujący rynek pracy, jak również w taką przestrzeń, w której kontroluje się sposób, w jaki ludzie korzystają z praw człowieka. Musimy zatem wspólnie zająć się kampaniami dezinformacji, które toczą się w internecie, i musimy pamiętać o tym, że internet jest skarbnicą wiedzy dla agencji rządowych, ale jednocześnie musi podlegać odpowiedniemu nadzorowi. Czasami bardzo trudno jest, czy nawet niemożliwe jest to, aby użytkownicy internetu mieli jasny obraz tego, w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące treści publikowanych online. Mówimy w tej chwili o wielu nowych ustawach dotyczących treści publikowanych online. Wiele z tych ustaw jednak zagraża poszanowaniu praw człowieka, ponieważ treść szkodliwa czy treść niezgodna z prawem otrzymuje zbyt szeroką etykietę, zbyt szeroka jest definicja treści szkodliwej i niezgodnej z prawem. I teraz musimy znaleźć jakieś rozwiązanie tych wyzwań, które bardzo pobieżnie Państwu nakreśliłam, po to, żeby przestrzeń cyfrowa była bardziej różnorodna, była bardziej dostępna, była otwarta i bezpieczna dla wszystkich. I tutaj zrównoważony rozwój, który stawia w samym centrum prawa człowieka, powinien być naszym celem. Drodzy koledzy, rozwijające się platformy cyfrowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu cyfrowego świata. Wymagają w związku z tym odpowiednich środków zabezpieczenia praw człowieka. Jednocześnie musimy umożliwić swobodę wypowiedzi użytkownikom na całym świecie. Będziemy zatem robić wszystko, aby zapobiec działaniom niedemokratycznym, dyskryminującym, prowadzącym do prześladowania. Musimy wzmacniać transparentność procesu podejmowania decyzji i dlatego musi to być wysiłek wielostronny. Czekam na wyniki Państwa dyskusji. Bardzo dziękujemy, Szanowna Pani. To był głos Pani Michelle Bachelet, czyli Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. A teraz nagranie wypowiedzi pani Simonetty Sommarughi. Szanowni Państwo, platformy cyfrowe mogą być na wiele sposobów korzystne, ponieważ pomagają nam wyszukiwać informacje, a także umożliwiają aktywny udział w debacie publicznej. Sprzyjają także różnorodności opinii, a zatem przyczyniają się do swobody wypowiedzi. Zarazem platformy cyfrowe mogą mieć jednak negatywny wpływ, szczególnie jeżeli chodzi o promowanie dezinformacji i mowy nienawiści. Coraz bardziej to algorytmy decydują o tym, co czytamy i jakie treści są nam wyświetlane, a to zawęża rzeczywistość, z którą mamy kontakt. Musimy także pamiętać o długoterminowym wpływie tych zjawisk na społeczeństwa demokratyczne,
biurokratyczne. Bo pamiętajmy, że młodzi ludzie często czerpią informacje prawie wyłącznie z platform cyfrowych. A zatem dobrze funkcjonująca demokracja wymaga pluralistycznych mediów, mediów niezależnych i silnych, ponieważ bez nich nie możemy mówić o żadnej debacie publicznej. Media cyfrowe muszą uczestniczyć w komunikacji, muszą także działać w sposób transparentny, tak aby zapewnić, że podejmowane przez nie działania będą spójne z konkretnymi standardami wyznaczonymi przez społeczność cyfrową. Pamiętajmy, że cyfryzacja ma wpływ nie tylko na komunikację publiczną, ale dotyka wszystkich sektorów i dziedzin życia, takich jak zdrowie, transport, edukacja czy energia. Musimy zadbać o to, aby ludzie cały czas mieli kontrolę nad swoimi danymi. W Szwajcarii przyglądamy się tej kwestii już od dłuższego czasu i będziemy też na ten temat mówić jutro podczas otwartego forum, czyli konferencji, która dotyka właśnie tych istotnych problemów. Pamiętajmy, że internet nie jest przestrzenią postawioną ponad prawem. Musimy zadbać o to, aby był przestrzenią zaufania i przestrzenią bezpieczną, ponieważ wszyscy na świecie powinni mieć możliwość skorzystać z dobrodziejstw internetu. IGF to platforma wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, w tym platform cyfrowych. Chciałabym podziękować rządowi polskiemu za zorganizowanie szczytu cyfrowego w 2021 roku. Chciałabym także podziękować sekretarzowi generalnemu ONZ za to, że zdecydował się stworzyć panel liderów IGF. Dzięki temu IGF będzie mogło działać w sposób, który sprawi, że będzie wywierać jeszcze większy wpływ społeczny. IGF może przyczynić się do rozwoju w wymiarze cyfrowym, a także pozwoli na wdrażanie tak zwanego globalnego porozumienia cyfrowego. Szwajcaria cały czas będzie wspierać IGF w jego działaniach. Chciałabym raz jeszcze podziękować za tę wartościową inicjatywę. Pan Josh Kalmer, ma pan 30 sekund. Czy chciałby pan coś dodać? Tak, chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne jest to, aby firmy angażowały się w to, co się dzieje, aby były otwarte na ewentualną weryfikację swoich poczynań i tak, aby przyczyniały się do tworzenia rozwiązań, ponieważ to ich właśnie potrzebujemy. My współpracujemy ze społecznością międzynarodową, staramy się chronić istotne wartości, chcemy cały czas się doskonalić, a także chcemy komunikować się ze wszystkimi interesariuszami zainteresowanymi tymi zagadnieniami. Dziękuję i proszę sprawić, że nasze dane także w przyszłości pozostaną bezpieczne. Panie Torero, 30 sekund dla pana. Czy chciałby pan coś dodać? Nie widzę go na ekranie. 30 sekund, panie Torero. Nie, nie chciałbym niczego dodawać. Chciałbym jednak tylko podkreślić, jak ważne jest włączenie społeczne, jak ważna jest odpowiedzialność, przejrzystość informacji, a także włączenie społeczne, a także ochrona prywatności. Chcemy wymieniać się naszymi, udostępniać nasze najlepsze praktyki, tak aby wszyscy mieli do nich dostęp. Dziękuję bardzo. A zatem, podobnie jak państwo, my także walczymy z dezinformacją i z fake newsami. Mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości jeszcze porozmawiać o technologiach blockchain, a także o kryptowalutach i o tym, jak wpływają one na losy rolników. Pan Tafik Jelassi, co chciałby pan dodać? Dziękuję bardzo. Wcześniej mówiłem już o tym, jak potrzebna jest przejrzystość. Cieszę się, że wybrzmiało to także w wypowiedziach innych panelistów. Chciałbym także dodać, że kilka miesięcy temu UNESCO opublikowało istotny raport, w którym odniosło się do 26 wskaźników, które mogą pomóc poprawić przejrzystość
przejrzystość, szczególnie jeżeli chodzi o działalność spółek internetowych. Dzięki tym wskaźnikom można zapewnić lepsze działanie tego sektora. Zachęcam do tego, aby się z nimi zapoznać i pragnę tutaj powiedzieć, że podczas tego spotkania UNESCO odpowiedzialne jest za organizację 9 sesji tematycznych. Zapraszam na nie. Możemy tam podyskutować szerzej o naszej roli. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos. Dziękuję za to, że byli Państwo z nami. Życzę Państwu miłego popołudnia i owocnych obrad. Pozdrawiam wszystkich uczestników IGF 2021.